Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Zmiana warty. Dobry wieczór. Witam was bardzo serdecznie. Nazywam się Kacper Odżywołek. Dzisiaj ze mną jest... Marek Sydor, witam serdecznie. Czyli Scout Europy. A więc zacznijmy od początku właśnie, bo Scout Europy to dosyć spora jednostka, można powiedzieć, w Polsce. A więc jak to u ciebie się wszystko zaczęło? Od kiedy i kto cię tam przede wszystkim zaprowadził? U mnie zaczęło się to w ten sposób, że moi kuzyni, którzy wtedy byli we Wrocławiu, no młodsi ode mnie, bo jednak jestem starszy od strony mamy, najstarszy, no i właśnie oni opowiadali mi o różnych jakichś tam obozach wilczkowych. Ja kompletnie nie wiedziałem, o co chodzi za bardzo, no ale brzmiało to ciekawie, szczególnie, że opowiadali mi takie historie, że no byłem w szoku, że można takie rzeczy robić i czułem się taki trochę mniej doświadczony życiowo niż oni przez to. No i miałem takie poczucie, że bardzo chciałbym do jakiegoś harcerstwa dołączyć, no ale nie za bardzo wiedziałem jakiego i co, no i się rozejrzałem, wiedziałem, że ZHP, ZHR, no i też wiedziałem od nich potem, że to są skauci Europy. No ale mimo wszystko bardziej chciałem tak ZHR bardziej chyba uderzać. No i potem w gimnazjum, to był 2016 rok, ja wtedy zaczynałem pierwszą gimnazjum, teraz jestem na trzecim roku studiów, więc to już było chwilkę temu i właśnie wtedy przyjechał z odległej Warszawy, ze stolicy do Rzeszowa, do mojego liceum sióstr prezentek, jakiś tam drużynowy, nie wiedziałem kompletnie o co chodzi. No i to było tylko na przerwie, to było 20 minut, gdzie no, puścili nam jakieś tam filmy skautowe, jakieś tam z obozu, z jakiegoś tam wyjazdu, no i potem właśnie zaczął nam opowiadać o co chodzi, że tutaj bardziej jest target na drużynę, no bo jesteście już tam w gimnazjum, tutaj w liceum, ktoś tam i tak dalej, no i że moglibyście dołączyć tu i w ogóle, że robimy zbiórkę za tydzień i w ogóle dołączcie. No i ja, nie wiedząc kompletnie o co chodzi, za bardzo, ale bardzo naprawdę podekscytowany tym wydarzeniem, no to stwierdziłem, że pójdę na tą zbiórkę, no bo czemu nie? Był wtedy śnieg, przypominam, to był styczeń, więc no było tak dosyć ciekawie, no a było to w lesie. No i ja przyjeżdżam na tą zbiórkę, było nas trzech chłopaków młodych, był jeszcze mój kolega z gimnazjum i jeszcze taki jeden z innego liceum, gimnazjum w sumie wtedy, i był z nami właśnie ten drużynowy cały, jakiś tam jego przeboczny. Ja go, już znam te osoby już dłuższego czasu, no ale wtedy właśnie było takie poczucie, no jacyś starsi mężczyźni. No i ta zbiórka właśnie odbywała się na śniegu w lesie. My wtedy ugotowaliśmy spaghetti. Ja byłem w kompletnym szoku, że mogę rozpalić sobie po prostu ogień na śniegu ubitym, że mogę zrobić spaghetti w takiej temperaturze, zjeść je, najeść się. No i smakowało mi to naprawdę, najadłem się wtedy. Też nauczyłem się różnych tam innych ciekawych rzeczy, już do końca tam nie pamiętam, co tam było, ale na tyle mi się to spodobało, że mówię, nie, no idę następny raz. No i wtedy też wybieraliśmy właśnie szefa i tam podszefa, czyli zastępowego i czołowego naszego zastępu, było nas trzy osoby. Ja zostałem właśnie czołowym, bardzo chciałem wtedy zostać zastępowym, no ale mój kolega jednak miał większe predyspozycje. No i na następnej zbiórce było już 14 osób, więc wtedy już podzieliliśmy się na dwie jednostki. Wtedy właśnie powstał nasz zastęp Orzeł, już tak wiedzieliśmy, że to będzie Orzeł. A drugi zastęp wymyślił sobie Bocian, który tak potem zmienił na Salamandra, no bo Bocian tak trochę niekorzystna nazwa dla nich. No i potem już tak naprawdę to się rozkręciło na tyle, że jestem obecnie w Skautach Europy już jako wolontariusz, bo wtedy jeszcze byłem, można powiedzieć, takim bardziej uczestnikiem tego wszystkiego, a teraz jestem bardziej już wolontariatem, wykonuję wolontariat w Skautach Europy jako drużynowy. Zahaczyłeś też już właśnie o struktury Skautów Europy i czy mógłbyś troszkę przybliżyć bardziej, jak to wygląda i od najmniejszych aż po gdzieś tam pod największe, można powiedzieć. No to generalnie ja tutaj nawiążę może do takiej bardziej drogi każdego, kto dołączyłby do Skautów Europy. Tutaj też się zaciera to o trzy gałęzie, które mamy. Na początku jesteśmy wilczkiem sobie, takim małym dzieckiem w wieku 9-12 lat, które no, dołącza właśnie do gromady, w którym szefem jest Akela, czyli no, może to być chłopak lub dziewczyna w moim wieku. I właśnie ta osoba prowadzi czasami 20 osób, czasami mniej, czasami więcej, zależy od miejsca i od miejsca głównie środowiska. No i właśnie on też ma swoich przebocznych. No i tam w tej gromadzie jesteśmy podzieleni na szóstki i
tam chłopaki, dziewczyny młode bardzo rozwijają się, jakby wchodzą w ten scouting bardziej. I można powiedzieć, że jak na swój wiek stają się, myślę, dużo bardziej dojrzałe niż dzieci rówieśnicy. Więc tam uczą się już rozpalać ogień, tam już mają podstawowe takie różne techniki, nie techniki, wiadomo, że to są dzieci mimo wszystko, więc też nie można za dużo z nimi zrobić, ale naprawdę na obóz na przykład jadą właśnie na tydzień do lasu już na polanę i tam sobie mieszkają przez tydzień, mają różne fajne aktywności i tak dalej. No ja na przykład w Wilczkach nie byłem, moi kuzyni byli, ja niestety albo stety, nie wiadomo, do końca się nie załapałem. Ja właśnie uważasz, czy lepiej właśnie zacząć wcześniej, czy tak, ty zacząłeś? Na pewno lepiej jest wcześniej mimo wszystko, bo jesteśmy jakby już na start wdrożeni w te struktury, aczkolwiek też wiem, że można dołączyć w każdym wieku tak naprawdę. Najlepiej mimo wszystko jest dołączyć już właśnie do harcerzy, nie do wilczków. W sensie wilczki jest super, oczywiście, ale jakby harcerzy to jest taki mimo wszystko jeden z lepszych czasów, no bo później już jest troszkę ciężej, no bo jednak już wchodzimy w to z zupełnie innej strony. A tak to możemy wejść od środka, od początku, więc wilczki i harcerzy to jest taki najlepszy moment do dołączenia moim zdaniem, ale po wieku 17 plus też bez problemu można dołączyć i też naprawdę można wiele z tego wyciągnąć. No więc mamy te wilczki, potem przechodzi się właśnie w wieku 12 lat do harcerzy, czyli do chłopaków, dziewczyn w wieku 12-17 lat. Tam jest jeden drużynowy, i który też ma swoich przybocznych oczywiście. No i mamy już podział na zastępy, czyli właśnie tak jak mówiłem wcześniej, mamy grupy po 8 osób maksymalnie z jednym zastępowym szefem i czołowym, czyli jego pomocnikiem, gdzie każdy ma swoje jakieś funkcje konkretne już i są to, można powiedzieć, takie bardziej samodzielne zastępy, czyli te zastępy zajmują się same sobą, robią same zbiórki, na obozie same już sobie gotują, też budują sobie własne gniazda, czyli miejsca do spania, rozkładają same namioty, no generalnie robią już wszystko praktycznie sami. No i tam jest to taki czas bardzo rozwijający przede wszystkim, no i też bardzo trudny dla osób w tym wieku, no bo mimo wszystko to jest wiek dojrzewania, gdzie 12-17 lat, no to jest taki okres, gdzie na przykład, gdy już mamy zastępowego w wieku 16-17 lat, no to czasami może dostać takie wilczki w wieku 12 i ma na przykład chłopaków w zastępie w wieku 15 lat, no to bardzo ciężko jest to połączyć mimo wszystko, ale tutaj się zacierają właśnie różne takie można powiedzieć granice wiekowe, więc ci młodzi mogą bardzo skorzystać właśnie na tym, że mają starszych kolegów, czasami pomocników, to są takie to pomocników, można powiedzieć, czasami taki, to są też tacy trochę starsi bracia już w pewnym sensie, no a też ci starsi jednak uczą się tej cierpliwości i też wiele z tego mogą wyciągnąć. No a później już mamy wiek 17+, gdzie to właśnie harcerz, harcerka przechodzi do przewodniczek lub do wędrowników, no i tam już tak naprawdę jest tak jak mówię, 17+, czyli już do bólu można powiedzieć, aż ktoś nie stwierdzi, że czas na wymarsz i już tak naprawdę wejście w życie dorosłe. Oczywiście można pomagać dalej bez problemu. No i to już jest czysty wolontariat tak naprawdę. Tutaj już jesteśmy jakby z drugiej strony. Jesteśmy tymi drużynowymi, tymi akelami, tymi szefami kręgów czy ognisk i no i już to jest zupełnie inna sprawa. No, jeździmy na kursy, mamy też wyjazdy takie łączone pod tym kątem, że dziewczyny, chłopaki razem, bo wcześniej nie mamy koedukacji, czyli chłopaki dojrzewają w swoim gronie i dziewczyny w swoim gronie i dopiero właśnie w tym wieku 17+, już są takie wydarzenia częściej wspólne. No i tak to pokrótce wygląda. Zahaczyłeś o te trzy gałęzie. Czy mógłbyś właśnie coś rozwinąć bardziej dokładnie o tym, bo sam doczytując troszkę na temat tych trzech gałęzi, nie mogłem zrozumieć, więc fajnie jakbyś opowiedział coś tam. Mamy takie trzy gałęzie. Jedna to jest właśnie żółta, to są wilczki, czyli właśnie to, co wspomniałem wcześniej, że to są dzieci w wieku 9-12 lat i tam jest właśnie szefem Akela, no i to jest ta żółta gałąź cała. Potem z żółtej przechodzi się do zielonej. Zielona to jest właśnie harcerze, harcerki, 12-17 lat. No i potem gałąź czerwona jest od 17+. Więc to są takie trzy gałęzie rozwoju, można powiedzieć, no bo młodzi dochodzą właśnie do tej żółtej, przechodzą przez całe te wszystkie trzy gałęzie i w tej czerwonej już wracają z powrotem do tych żółtych czy zielonych, żeby tam prowadzić swoje jednostki w tym kierunku. Marku, zahaczyłeś też o wartości właśnie, które szerzycie w Skautach Europy. I co przede wszystkim chcecie kształtować właśnie u młodych ludzi? No przede wszystkim chcemy kształcić raz, że patriotyzm, no bo jednak jest to bardzo ważna kwestia, jeśli chodzi o nie tylko o Skautów Europy, ale też w ogóle harcerstwo i młodych ludzi, więc myślę, że to jest taka bardzo ważna rzecz, ale też taka wartość równie ważna, to jest też wiara.
no bo jednak nasze harcerstwo jest katolickie, nie ukrywamy tego, wręcz przeciwnie. I no naprawdę pod tym kątem nasze harcerstwo jakby troszkę wybiega w porównaniu do ZHP czy ZHR-u. No naprawdę no, jest to bardzo obecne, mamy wydarzenia, które właśnie są bardzo ściśle powiązane z mszami świętymi, z sakramentami. Mamy też wszystkie nasze obrzędy bardzo z tym powiązane, też podczas na przykład przyrzeczenia właśnie ksiądz błogosławi daną osobę, która to przyrzeczenie składa, więc jest to bardzo, bardzo ściśle związane ze skautami Europy, więc to są takie najważniejsze wartości. No i też to, żeby przede wszystkim no, młodzi no, nie bali się wyzwań, żeby jednak żyli tym życiem i pełnią tego życia i nie siedzieli zamknięci w domu z telefonem, z komputerem czy z innymi rozpraszaczami i po prostu, żeby mogli właśnie wyjść do świata, żeby przeżyć to życie porządnie. Jak wygląda w ogóle obóz dla skauta? Jakby przyjechał do ciebie, zapraszam. To jak, z czym bym się spotkał w ogóle? No to słuchaj, to jest mistrzostwo świata, naprawdę, bo obóz letni to jest takie wydarzenie, na które czeka się tak naprawdę cały rok, do którego no, harcerze przygotowują się cały rok i no ja pamiętam, teraz miałem obóz właśnie swój jako drużynowy, pierwszy swój, no i właśnie moi harcerze byli tak podekscytowani, tak się no to cieszyli, przygotowywali, ale co jeszcze muszę wziąć, co jeszcze muszę wiedzieć, co jeszcze muszę umieć. No jest to sprawdzian przede wszystkim, jest to naprawdę mocny sprawdzian tego, jak się zachowam w trudnych chwilach i tam też już nie ma takiej ucieczki, bo nie mamy smartfona, nie mamy internetu, więc nie możemy uciec jakby od tej rzeczywistości, w której jesteśmy osadzeni. Musisz sobie poradzić z tymi problemami na przykład, które są w grupie, nie możesz uciec do internetu, no tak, musisz no sobie i, z nimi poradzić. No na przykład mamy taką sytuację, że w zastępie no przyjeżdżamy na te 2-3 tygodnie. No i powiedzmy, że no pierwsze 5 dni wiadomo, no można udawać różne rzeczy, można chować pewne urazy, można nie zwracać uwagi na pewne rzeczy, ale po tygodniu czy już po większej ilości czasu, no to już wychodzą różne takie spiny, problemy, wady innych osób. No i tutaj jest sprawdzian, czy my sobie z nimi poradzimy, czy je zaakceptujemy, czy jednak wybuchniemy, czy zaczną się robić różnego rodzaju kłótnie, no bo to rozwala po prostu zastęp. To działa w taki sposób, że no, mamy te 8 osób, czasami 5 osób w zastępie. No i oni żyją w swoim zastępie, w swoim gnieździe. W swoim, można powiedzieć, domu, no bo który sami tworzą, który sami budują. No i oczywiście wiadomo, że harcerz jeden może pójść sobie do innego zastępu, ale mimo wszystko, no to rozwala bardzo zastęp. Oni też sobie bez jednego członka gorzej poradzą. Na przykład, nie wiem, będzie potrzebna jeszcze jedna osoba do zrobienia czegoś przy obiedzie, tej osoby nie będzie i obiad po prostu może nie wyjść na przykład. Albo, nie wiem, potrzeba więcej osób do budowania, no i potrzeba jednej, tej jednej jeszcze osoby, która będzie trzymała te żerdzi. Żerdzi to są takie belki. Drzewa, takie belki właśnie, które są popcinane już z gałęzi. Jeśli nasi słuchacze tego nie wiedzą, to właśnie tłumaczę, bo wiele osób tego jeszcze nie wie, co to są te żerdki. No to są właśnie takie belki, które używamy do budowania i mamy, na przykład budujemy platformy, czyli takie kwadraty na drzewach, na których potem tworzymy inne rzeczy. No i no, mimo wszystko nie są takie lekkie, więc trzeba je przytrzymać, trzeba je przywiązać, bo my właśnie nie używamy gwoździ, tylko i wyłącznie sznurek, więc my przywiązujemy to wszystko do drzew, no i to musi wytrzymać. Czasami 5 osób, więc my generalnie no to wygląda tak, że no my potem na tym śpimy, my na tym funkcjonujemy, no po tym chodzimy i no jeśli w nocy nam to poleci, no to jest po prostu problem, jest tak zwana konsekwencja, czyli jeśli sobie nie zadaszymy naszego gniazda, no to jak będzie deszcz w nocy, no to nas zaleje, no i tyle. I to jest fantastyczne, to jest naprawdę rewelacja, bo chłopaki uczą się po prostu na swoich błędach i my jako szefowie możemy tak naprawdę wkroczyć tylko w dwóch przypadkach, w sytuacji zagrożenia życia lub moralności, czyli generalnie praktycznie się nie wkraczamy, chyba że faktycznie jest źle. Tutaj zastępowi nas informują, bo my jako drużynowi głównie właśnie rozmawiamy z zastępowymi, ale też z harcerzami pojedynczo. Też mamy takie swoje różne, na przykład sądy honorowe, na których są wszyscy zastępowi, wtedy drużynowy i ten jedyny harcerz, o którym rozmawiamy. I tam właśnie głównie skupiamy się na budowaniu tego harcerza, czyli mogą tam paść jakieś słowa trudne, ale nie po to, żeby właśnie tego harcerza dobić. I go skarcić. Dokładnie, tylko po to, żeby właśnie był lepszy. Żeby po prostu stawał się lepszy, co jest naprawdę fantastyczne, bo jednak no, można taką wspólnotę stworzyć, w której no, jednak harcerze czują się dobrze. Ja już nieraz miałem takie sądy honorowe, gdzie jeden był bardzo trudny, poważny i harcerz prawie się popłakał, a drugi był taki, że przed zestresowany, a wyszliśmy wszyscy czerwoni ze śmiechu, więc no to jest naprawdę wspaniałe, bo możemy też poznać każdego z osobna.
No więc tak jak mówiłem o tej konsekwencji, no wygląda to właśnie tak, że chłopaki przyjeżdżają na te 2-3 tygodnie, mają to, co wzięli, bo czasami mamy obóz po drugiej stronie Polski, czasami gdzieś indziej, czasami są za granicą obozy, no i wzięli to, co wzięli. I już nie ma zmiłuj. Oczywiście my jako szefowie możemy pojechać, kupić jakąś siekierę ewentualnie, no ale no, kupić siekierę to jednak no tak trochę drogo. Więc no mają to, co mają i muszą sobie z tym poradzić. Oczywiście czasami sobie pożyczają między zastępami. Jeśli na przykład dany zastęp będzie coś za to chciał, no to wiadomo, trzeba się jakoś dogadać. Droga wymiany, prawda? Dokładnie. No i właśnie w tych zastępach muszą się po prostu dogadać. No jakby jest coś takiego, że jak będzie kłótnia, jak nie będą się dogadywać, no to po prostu sobie nie poradzą. I na przykład mamy rywalizację, mamy różnego rodzaju gry, w których no jeśli dany zastęp będzie skłócony, no to sobie po prostu nie poradzą i ten drugi zastęp wygra. I tyle. No i można potem się tylko dobijać, że można było zrobić coś lepiej, no ale jakby wszyscy funkcjonowali jako jeden organizm, no to by to działało i wtedy by mogli wygrać właśnie tą grę. No i to jest we wszystkim, bo i harcerze wzajemnie widzą, że ten już zastęp ugotował, tamten już coś zbudował, ten już coś tam zrobił. Szefowie to już w ogóle dawno temu wszystko zbudowali, ja nie wierzę, co oni tam zrobili. Więc no... Jest to pewnego rodzaju... Oczywiście można się też załamać z tego powodu, bo można zobaczyć, że już nie gotowali, my już tego już nie zrobimy. No ale nie ma co siąść i płakać, trzeba zacząć robić, prawda? Więc to jest fantastyczne. No bo nie ma możliwości ucieczki, nie ma możliwości tak naprawdę lenistwa. W tym roku na obozie u mnie mieliśmy 2 tygodnie obóz. I ten obóz był tak napakowany aktywnościami, że no, chłopaki byli przeszczęśliwi, ale byli kompletnie niewyspani i zmęczeni. I to był mój pierwszy obóz w życiu, podczas którego chłopaki nigdy w życiu nie przyszli do mnie, żeby zadzwonić do rodziców. Jeden tylko harcerz do mnie przyszedł, bo mój tata ma urodziny, pogadał z nim 2 minuty i dobra, masz, nie chcę tego telefonu i poszedł. I jakby to jest super, bo chłopaki w końcu żyli pełnią tego obozu i mimo tego, że czasami była nocna gra, o której musieli wstać, o drugiej w nocy byśmy ich budzili rogami, różnymi innymi atrakcjami, no i oni musieli wstać, musieli się zebrać, musieli tą grę wygrać, ledwo żywi, nic nie widzący, no bo bez czołówek. No i potem wstawali rano i byli przeszczęśliwi i tak pamiętam, jeden harcerz do mnie podszedł, ale to mi się to śniło, czy ta gra była faktycznie, więc no byli zmęczeni, ale byli no zachwyceni. No i potem taki harcerz po tych 2-3 tygodniach wraca do domu, no i jakoś tak patrzy na ten telefon i jakoś tak mu brzydnie ten telefon, jednak woli zrobić coś innego. I to jest właśnie wspaniałe, że oduczamy ich tak naprawdę tego... No chwytania po telefon zamiast właśnie zrobienia czegoś innego w scoutingu właśnie, to też na obozie wychodzi, kto ma jakie zainteresowania, bo ktoś lepiej się odnajdzie na przykład w tym budowaniu, ktoś lepiej w gotowaniu, ktoś lepiej na przykład podczas gier z mapami, czy też po prostu podczas wyjścia z obozu 3-dniowego dostają mapę, no to ten jeden harcerz mówi, ja wiem gdzie jesteśmy, chodźmy tu i tu, a potem podchodzi drugi, ale to na pewno tak jest, a nie jesteśmy tam? On mówi, nie, bo ogarnia. I no każdy ma jakieś swoje zainteresowania, może się we wszystkim odnaleźć i też swoje zainteresowania może przenieść na scouting i rozwinąć. Ja na przykład właśnie w ten sposób rozwinąłem się w fotografii i w tworzeniu filmów, bo no tam nauczyłem się też takiej wrażliwości na naturę, bo będąc 3 tygodnie jednak już się, no ciężko nie dostrzec tej natury, no jednak jest dookoła nas i te drzewa są wszędzie i te wszystkie poranki, zachody słońca i te księżyce czerwone czasami wschodzące, no coś pięknego, no nie da się tego przeoczyć, więc jesteśmy w tej naturze cały czas, jesteśmy na świeżym powietrzu non stop, no i też jednak się docenia to wszystko, bo jednak w codzienności no to jednak o tym zapominamy. Jakie są te najważniejsze wydarzenia w życiu właśnie Scouta Europy? Myślę, że przede wszystkim jest to przyrzeczenie harcerskie, bo jednak jest to coś, co składamy na całe życie. I wtedy otrzymujemy krzyż harcerski i no stajemy się pełnoprawnymi harcerzami tak naprawdę i no przyrzekamy właśnie wiele rzeczy. Jest to naprawdę duże wydarzenie, bo robią to i harcerze, i już osoby starsze, które później dołączyły, więc no, no jest to naprawdę spore wydarzenie i takie myślę, że najważniejsze mimo wszystko. Też wiadomo, że obietnica Wilczka w Wilczkach, no to tak samo, też bardzo ważne wydarzenie. No i też to przejście właśnie potem do wędrowników już z tej drużyny harcerskiej po tych wielu latach, bo między 12-17, no to jest jednak sporo lat, więc potem opuszcza się to harcerstwo tak naprawdę, opuszcza się swój zastęp, wchodzi się w ogóle w inne miejsce, do kręgu młodych wędrowników, w którym już są chłopaki tylko i wyłącznie praktycznie w naszym wieku. Tam już są tylko i wyłącznie nasi rówieśnicy, no i tam jesteśmy rok i potem już fru, tak naprawdę można powiedzieć, w stronę służby, w stronę właśnie jednostek. Na pewno to też jedno z ważniejszych wydarzeń jest mianowanie właśnie na szefa
To też jest bardzo ważna kwestia. Też tak samo mianowanie na harcerza Orlego, którym ja też jestem właśnie teraz. No i tak samo wymarsz, czyli to już jest takie bardziej wyjście w dorosłość i po nim już stajemy się harcerzem Rzeczypospolitej, czyli już tak naprawdę wyżej się, można powiedzieć, nie da. Więc no jest tych wydarzeń sporo. Też pominąłem inne, między innymi Przysięga Wierności Zastępowemu, czy też Drużynowemu, czy też różne takie inne mniejsze. Ale no, takie najważniejsze właśnie teraz myślę, że wymieniłem. Jeszcze dla wędrowników, czyli dla tych chłopaków z 17+, tutaj niestety już osoby 17+, które tutaj tego słuchają, no to niestety już się nas nie załapią, ale co roku mamy wędrówkę na Święty Krzyż, czterodniową zazwyczaj, bo od czwartku do niedzieli. Jest to naprawdę świetne wydarzenie, bo dochodzimy na ten Święty Krzyż już nocą, tam są pochodnie, jest taki rząd pochodni, my tam wszyscy się ustawiamy, no i tam tak naprawdę można tego doświadczyć, scoutingu tego już starszego najbardziej. Dziewczyny też mają taką wędrówkę, ale w inne miejsca i też w innej dacie zazwyczaj. Więc no to są takie, myślę, najważniejsze wydarzenia. Ja dziękuję ci, Marku. Również dziękuję, Kacprze. Dla was i razem z wami był Kacper Odżywołek.